Między nami mówiąc. Dzień dobry, tutaj audycja Między Nami Mówiąc. Słyszymy się w kolejnej audycji, a dzisiaj będziemy rozmawiać o jednej z inicjatyw, która narodziła się kilka lat temu w Poznaniu. Z inicjatyw, której celem jest pomoc osobom potrzebującym, ale taką rzeczą, która tą inicjatywę wyróżnia spośród wszystkich innych, wydaje mi się, jest to, że to nie tylko jest samo pomaganie, ale przy okazji są też zdobywane różne szczyty. I właśnie będę dzisiaj rozmawiać z ekipą ze Szlachetnego Szczytu, a są to Justyna Szudrowicz, dzień dobry. Natalia Wawrowska, cześć. Kamil Augustyniak, witam państwa. I Dawid Zwoliński. Dzień dobry. Cześć wam. Tak na początku chciałbym zadać takie pytanie, czym w ogóle jest Szlachetny Szczyt? Szlachetny Szczyt to jest w sumie nasza wspólna inicjatywa, która wyszła podczas tak naprawdę pandemii, kiedy to chodziliśmy na akademicką mszę świętą tutaj w parafii Świętego Rocha, gdzie w sumie każdy z nas należy do duszpasterstwa. No i tak, od słowa do słowa doszliśmy do wniosku, że fajnie by było zapoczątkować jakąś inicjatywę. Tutaj Kamil z Dawidem zawsze chcieli zdobywać troszkę większe szczyty, a tutaj Kamil tak naprawdę wpadł na pomysł, że fajnie gdyby to połączyć z pomaganiem innym ludziom potrzebującym właśnie. I tak właśnie powstała inicjatywa Szlachetny Szczyt. No właśnie, bo w tym roku była już druga edycja tej waszej pomocy. No i też są różne cele. Na początku zbieraliście pieniądze, żeby pomóc siostrom serafitkom, które prowadzą DPS u siebie. I jak to wyglądało wtedy? Pierwsza edycja, tak jak mówisz, miała na celu pomoc siostrom serafitkom działającym przy kościele Świętego Rocha w Poznaniu i celem zbiórki było specjalistyczne urządzenie medyczne InnoWalk Pro. Jest to urządzenie, które pozwala utrzymać pionową pozycję pacjenta przy jednoczesnym pełnym obciążeniu nóg. Ułatwia funkcjonowanie i życie podopiecznych DPS-u. I tak naprawdę do zebrania było 90 000 złotych i w ramach naszej inicjatywy chcieliśmy zebrać jak największą liczbę środków, żeby móc spłacić kolejne raty za to właśnie urządzenie. I zaczęliście prowadzić jakąś zbiórkę internetową. Zgadza się. Po założeniu naszej inicjatywy zastanawialiśmy się, komu możemy tak naprawdę pomóc. Po takim krótkim namyśle stwierdziliśmy, że tak naprawdę możemy pomóc tym, którzy są najbliżej nas, czyli przy sąsiedztwie kościoła Świętego Rocha, czyli siostrom serafitkom. Początkowo wykonaliśmy dosyć nieśmiało telefon do sióstr, bo nie wiedzieliśmy tak naprawdę, czy będą potrzebowały takowej pomocy. Okazało się jednak, że siostry wręcz modliły się o to, żeby ktoś ich wsparł w spłacie zakupionego sprzętu, zakupionego urządzenia i tak naprawdę zaczęła się nasza przygoda ze Szlachetnym Szczytem i pomocą innym osobom. No właśnie, jak wspominaliście o zakupie tego urządzenia, ono się wydaje dosyć takim urządzeniem bardzo priorytetowym i dla osób, które właśnie mają problemy z poruszaniem się. Zgadza się, takich urządzeń w Wielkopolsce, czy też nawet w całej Polsce nie jest zbyt wiele, a możliwość korzystania z takiego urządzenia jest też bardzo kosztowne. Siostry zakupiły to urządzenie ze środków, które tak naprawdę same zgromadziły i jednak miały pieniądze na spłatę tylko połowę tego urządzenia, a drugą połowę pomagaliśmy właśnie spłacić. No i do tego dołącza się ten motyw tego zdobywania szczytów. Co to było? Jaki szczyt wówczas zdobywaliście? Tak, wówczas pierwsze, o czym pomyśleliśmy, to może od tego w sumie to się wywiodło, że chcieliśmy zdobyć najwyższy szczyt Europy Zachodniej, czyli Mont Blanc. No i właśnie w tym momencie stwierdziliśmy, że nie chcielibyśmy jakby chcielibyśmy zrobić coś więcej i nie chcieliśmy jakby tu stawiać tylko na własnego, tylko robić coś takiego wyniosłego. I może, stwierdziliśmy, może uda się jakby napędzić, jakby zrobić jakiś taki motor napędowy, który pomoże komuś innemu. Bo właśnie Szlachetny Szczyt jest to inicjatywa, która łączy pasję i pomaganie innym. Takie troszkę nasze motto, można powiedzieć. I stwierdziliśmy, że właśnie wtedy, że staramy się spróbujemy kogoś poszukać. Tak jak tutaj Dawid wspomniał, znaleźliśmy siostry Serafitki. Przechodząc do Mont Blanc, w zeszłym roku właśnie była próba ataku szczytowego. Próbowaliśmy go zdobyć. Jednak niestety nam się nie udało, ale tak sobie pomyśleliśmy, że jeszcze wszystko przed nami i pewnie dość szybko tam wrócimy. O tym zdobywaniu Mont Blanc jeszcze porozmawiamy, ale w sumie chciałem pociągnąć trochę ten temat właśnie tych zbiórek połączonych z jakąś aktywnością, no bo to jest w sumie dosyć popularne, że jest jakiś bieg, jest jakaś inna inicjatywa, ktoś na przykład idzie na drugi koniec Europy rowerem, żeby nagłośnić jakąś sytuację i właśnie wy robiliście coś podobnego, po prostu stworzyliście akcję, jedziecie zdobywać najwyższy szczyt zachodniej Europy i przy okazji chcecie mówić o tym, że są takie potrzeby, że w DPS-ie prowadzonym przez siostry Serafitki jest konkretna potrzeba właśnie zakupu jakiegoś sprzętu specjalistycznego. Tak, dokładnie o to chodziło, żeby właśnie poprzez jakby taką ciekawą aktywność fizyczną rozpromować właśnie zbiórkę i jakby rozgłośnić to, że jest potrzeba, że są inni, którzy jeszcze potrzebują. Więc my jakby swoimi siłami może jakby nakierować to na coś dobrego. Bo tak naprawdę oprócz tego naszego spełniania marzeń, czyli zdobywania tych górskich szczytów, chcieliśmy właśnie pomóc potrzebującym przez zbiórkę pieniędzy, ale też chcieliśmy od samego początku, mieliśmy taką ideę, żeby w tym czasie takim pandemicznym, takim można powiedzieć smutnym, promować trochę jednak aktywność fizyczną i może uda nam się zarazić kogoś do pasji takiej górskiej, albo po prostu pokazać, że można po prostu zrobić coś więcej niż tylko siedzieć w domu na kanapie, bo chyba właśnie od życia trzeba troszkę więcej. I można jeszcze dodać, że mimo to, że jest jakby to spełnianie marzeń przez wejście w górę, to również te dzieci mogły spełnić swoje marzenia i wykonać chociaż jeden krok, ponieważ te dzieci są w takim stanie, niestety, no, żadne z nich nie chodzi. A właśnie po prostu ja osobiście widziałam, jak te dzieci się cieszą, że wykonują właśnie swój pierwszy krok w życiu i naprawdę dla takich chwil warto pomagać. No właśnie, to jest jakby... Wszystko jest jakoś połączone tutaj, to o czym mówicie, ale też właśnie tak sobie pomyślałem, że to, że wy tam wchodziliście na tą górę, że promowaliście zbiórkę, to też było taką ważną rzeczą dla tych osób, które miały skorzystać z tej pomocy. W sensie, że oni też pewnie jakoś brali udział czynny w tym, jakoś wam kibicowali, cieszyli się, że wy tam wchodzicie. Troszkę można powiedzieć, że wiadomo, góra wysoka, a więc bliżej nieba, bliżej Pana Boga i wnosimy trochę ich marzenia. W tym roku nawet prawie że dosłownie. Tak, ale właśnie siostry też często nagrywały podopiecznych, którzy życzyli powodzenia chłopakom tutaj w tej akcji górskiej, więc Kamil z Dawidem cały czas czuli wsparcie z ich strony. No bo właśnie tak sobie myślę, że to jest taki aspekt tego, że oni się poczuli zauważeni też w jakiś sposób, że właśnie, że ktoś tutaj rozkręca taką akcję i chce im pomóc. Siostry na pewno były bardzo zaskoczone, że ktoś sam wysunął taką propozycję pomocy, bo tak naprawdę no, w dzisiejszych czasach nie jest to zbyt częste zjawisko, a my też się ucieszyliśmy, że mogliśmy spełnić nasze i możemy spełniać takie nasze ambicje, powiedzmy, pomocy innym. Mhm. No i nie skończyliście na tym wyjściu na Mont Blanc i to w sumie też podziwiam wasz rozsądek zeszłoroczny, że stwierdziliście, mimo tego, że mieliście jakiś plan, że chcieliście zdobyć ten szczyt, to w pewnym momencie stwierdziliście, że warunki nie są odpowiednie i przerwaliście ten atak, ale wróciliście do niego w tym roku. Wróciliście na szczyt. Może tak, jeszcze wracając do poprzedniego roku, mój partner od liny, który siedzi po mojej lewej, powiedział, że czuję, iż na Mont Blanc zostawiłem cząstkę siebie i pewnie dość szybko tam wrócę. I tak było. No i cóż... Tak naprawdę po powrocie z Alp i nieudanym ataku szczytowym, a chcielibyśmy z tego miejsca powiedzieć, że wtedy warunki w masywie Mont Blanc były bardzo, bardzo ciężkie i podjęliśmy dwukrotną próbę zdobycia szczytu, która ostatecznie zakończyła się niepowodzeniem. Ostatecznie zdobyliśmy 4000 w ramach naszej aklimatyzacji Grand Paradiso, a 800 wyższy Mont Blanc jednak musieliśmy odpuścić, co tak jak pewnie wszyscy się domyślają, to była bardzo taka ciężka dla nas decyzja, ale z biegiem czasu uważamy, że to było bardzo odpowiedzialne z naszej strony, ponieważ nie można robić wszystkiego za wszelką cenę. W sumie właśnie tutaj chcę cały czas od was wyciągnąć to, że w tym roku jednak weszliście tam. Zgadza się. Już po powrocie planowaliśmy naszą kolejną wyprawę na Mont Blanc, jednak o tych naszych planach wiedzieli tak naprawdę tylko nieliczni. Nasza ekipa Szlachetnego Szczytu, nasi najbliżsi, rodzice. Nie chcieliśmy rozgłaszać zbyt bardzo tych naszych planów po prostu, bo też może baliśmy się, że może w tym roku będzie podobna sytuacja i nie uda się zdobyć szczytu, dlatego w połowie czerwca, po długim okresie przygotowań fizycznych, kondycyjnych, ponownie wyruszyliśmy w masyw Mont Blanc, początkowo aklimatyzując się na szwajcarskim szczycie Dom du Michel, a następnie pojechaliśmy do francuskiego Chamonix, gdzie drogą klasyczną atakowaliśmy szczyt. Jeszcze wracając do samego motywu powtórnej próby zdobycia, też to miała być w pewnym sensie taka trochę niespodzianka, dodatkowo nakręcająca drugą akcję, którą już mieliśmy w planach, ponieważ poprzez na drugą akcję już mieliśmy zbierać na innych grupę potrzebujących, którą są dzieci z chorobami nowotworowymi i uważaliśmy, że jeżeli tego nie powiemy i w pewnym momencie przyjdzie informacja, iż udało nam się dokończyć coś, czego ostatnio nie dokończyliśmy, pozwoli to jakby lepiej napędzić tą kolejną zbiórkę. Mhm. I dlaczego się zdecydowaliście w drugiej edycji pomagać właśnie dzieciom z chorobami nowotworowymi i na czym ta pomoc polegała? Generalnie bardzo długo szukaliśmy kolejnej grupy osób takich potrzebujących, ale szybko się właśnie okazało, że w tym czasie pandemii takim miejscem właśnie był szpital imienia Jonschera w Poznaniu, gdzie właśnie działała Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi. Podczas pandemii często rodzice chcący być przy swoich dzieciach, które były w szpitalu, które chorowały, musieli tam być 24 godziny na dobę ze względów pandemicznych. Wiadomo, że to się wiąże z dużo większymi kosztami. Dużo bardziej też musieli wydawać na różne środki medyczne związane z dezynfekcją i tak dalej. No i to wszystko z tego wynikło, że ten nakład finansowy był bardzo potrzebny i dlatego zdecydowaliśmy się pomóc tej fundacji. Też się mówi, że w czasach pandemii, jak wszystkie siły służby zdrowia były przestawione na walkę z pandemią, właśnie osoby z chorobami onkologicznymi bardzo ucierpiały, że nie było odpowiedniej opieki i pewnie też dużo więcej, tak jak wspomniałaś, dużo więcej potrzeb było. Tak, tak, dokładnie. I właśnie też często wiązało się to też z większą ilością potrzeb w posiłkach chociażby też dla tych rodzin i dlatego też zdecydowaliśmy się tutaj na tą pomoc. I druga edycja też wiązała się z kolejnym szczytem. Jak najbardziej. Kolejna edycja, kolejny szczyt. I tak do przodu cały czas. Kolejny szczyt, czyli Kazbek, gruziński olbrzym. Nie najwyższy szczyt Kaukazu, ale bym powiedział najbardziej popularny i też jak szczyt gdzieś tam zarysowany na naszej liście marzeń, w które marzenia też chcieliśmy włączyć innych. Kazbek jest nieco wyższy od Mont Blanc, bo około 250 metrów, ma 5054 metry. Szczyt wyższy, ale wiele osób uważa, że troszkę prostszy i tu akurat musimy powiedzieć, że faktycznie było nieco łatwiej, ale troszkę jest to pojęcie względne i ciężko nam się do tego odnieść, ponieważ jadąc do Gruzji, zdobywając Mount Kazbek, mieliśmy po części aklimatyzację zdobytą na Mont Blanc, czyli powiedzmy różnicę pomiędzy więcej 3 tygodni i czuliśmy się tam dość dobrze, wręcz bardzo dobrze. To tyle, jeżeli chodzi o takie spoilery dotyczące Kazbeku. Mhm. I tu może o kwestię wchodzenia na same góry, bo to mnie bardzo interesuje, jak się przygotować do takiej ekspedycji, jak to w ogóle przeżyć, bo to jednak są wysokie góry. Chciałbym, żebyśmy wrócili po krótkiej przerwie muzycznej, a dzisiaj posłuchamy Katie Melue w piosenkę Wonderful Life. Katie Melue, tak mi się skojarzyło, chciałem ją tutaj dzisiaj umieścić w przerwie muzycznej, bo Katie Melua pochodzi z Gruzji, a Kazbek to jest szczyt gruziński, właściwie na granicy Gruzji i Rosji. No dobrze, także w przerwie Katie Melua. W ogóle wykonanie jest tej Katie Melua, tego Wonderful Life. Także posłuchajmy. Here I go out to sea again. The sunshine fills my head. Dreams hang in the air. Goals in the sky and in my blue eyes. You know it feels unfair. There's magic everywhere. Look at me standing here on my own again. I'm straight in the sunshine. No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful life. No need to laugh or cry. It's a wonderful, wonderful life. The sun's in your eyes, the heat is in your head. They seem to hate you because you're there. And I need a friend, oh, I need a friend to make me happy. And I stand there on my own. Look at me standing here on my own again. Up straight in the sunshine. No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful. It's a wonderful, wonderful life. Look at me here. It's a wonderful life. It's a wonderful life. Między nami mówiąc. Katie Melua, Wonderful Life. Dzisiaj rozmawiamy o zdobywaniu szczytów. Moimi gośćmi jest ekipa Szlachetny Szczyt i wśród nich są Justyna Szudrowicz, Natalia Wawrowska, Kamil Augustyniak i Dawid Zwoliński. Wracamy do naszej rozmowy i wracamy do tematu, który mnie bardzo interesuje, bo tym waszym zbiórkom na jakiś charytatywny cel towarzyszy też zdobywanie konkretnych szczytów, jednych z najwyższych w Europie, w sumie najwyższych szczytów Europy. No i chciałem się tu was zapytać, Kamila i Dawida, jak to jest, jak się przygotować do zdobywania takiego szczytu, no bo to jednak trzeba podejść odpowiedzialnie do takiego tematu. No to powiedzmy tak, oczywiście w klapkach tam się wejść nie da. Jest tam potrzebny jakiś sprzęt, ale też, że tak powiem, na płucach palacza też tam wejść się nie da. Nie mam aluzji do tego, żeby ktoś z nas tu palił. Akurat promujemy prozdrowotny tryb życia, ale jednak faktycznie musimy się przyłożyć troszkę do treningów, zmienić trochę tryb życia pod kątem takim, że jak gdzieś był sport, to dołożyć go jeszcze więcej. Różne formy, były tej, że tak powiem, zwiększenia w kondycji fizycznej. Ja na przykład nieopodal mojego miejsca zamieszkania mam wieżowiec 16-piętrowy. Tam biegałem po tych schodach codziennie po 6 razy 16 pięter. Dawid chodził na siłownię, tam na maszynę, która również imituje schody. Oprócz tego jeszcze chyba taka podstawa, która najbardziej przygotowuje same płuca, to właśnie jest bieganie. Dużo biegania, co 2 dni, co 3 dni, 10 km. Co możemy jeszcze wspomnieć? W zeszłym roku tego nie miałem, ale w tym roku ja na przykład zakupiłem maskę, która utrudnia oddychanie, poprzez co rozwijają się pęcherzyki płucne, przynajmniej tak w teorii, ale też nie ukrywam, że było bardzo ciężko też w tej masce i porównując, tak jak później już była kondycja dość dobra i przebiegnięcie 10 km nie sprawiało problemu, to w tej masce przebiegnięcie 2 km było dość katorżniczą próbą i w każdym razie to wszystko się opłaciło. Podsumowując, na pewno bardzo istotna była wydolność naszego organizmu i trenowaliśmy nad tą wydolnością, ale tak samo nad tężyzną fizyczną, żeby po prostu mieć siłę dźwigać bardzo ciężki plecak. Oprócz tego odpowiednia suplementacja i po prostu zdrowe odżywianie. Długotrwałe treningi spowodowały, że mogliśmy stanąć na szczycie pierwszej, jak i drugiej góry. I to jest tak, że jakieś przygotowania, jeszcze jakieś kursy taternicze, coś takiego musieliście przejść? Alpinistyczne? Może tak, nie jest to obowiązkowe, ale przeszliśmy. Na pewno treningi związane ze sprzętem. Tego sprzętu było dosyć sporo z nami, zarówno na Mont Blanc, jak i Kazbek. Mieliśmy różne treningi związane z wyciąganiem ze szczelin, z wiązaniem węzłów, wiązaniem się linami. Sytuacje takie wyjątkowe, które wymagały użycia sprzętu, no nie były nam obce i chcieliśmy się jak najlepiej przygotować tutaj w Polsce, w naszym domu, na takie ewentualności. Oczywiście sprzęt na taką wyprawę był dosyć ciężki. Mieliśmy 25-kilogramowe plecaki, w skład w których wchodził prowiant, sprzęt, ciepłe ubrania, ponieważ też tego nie wspominaliśmy wcześniej, ale na szczycie Mont Blanc odczuwalna temperatura wynosiła około -20 stopni Celsjusza. Podsumowując, te wszystkie sprzęty i te wszystkie materiały dosyć dużo ważyły i nasze plecaki były naprawdę ciężkie, a na takich wysokościach każdy gram tak naprawdę ma znaczenie. Mhm. A spotykały was jakieś takie przygody, takie niebezpieczne, w których musieliście rzeczywiście wykorzystać tą wiedzę zdobytą na kursach, na tych waszych przygotowaniach? Może tak. Najbardziej niebezpieczny taki moment, w którym trzeba było, że tak powiem, troszkę się pokierować takim wiedzą, intuicją górską, to chyba było właśnie w zeszłym roku podczas próby, podczas wycofania się. Właśnie moment, który nas zatrzymał na Mont Blanc, to był Grand Couloir. Couloir, czyli z francuskiego na polski to jest po prostu żleb, w którym spadają kamienie. Wtedy akurat warunki były takie, że było duże oblodzenie. Bardzo cienki lód, z którym nie dało się wbić czekana, ponieważ hamował go skały. Grand Couloir trzeba przejść dość sprawnie i szybko. My z racji właśnie tych warunków powoli go trawersowaliśmy. Przy czym nad nami z góry cały czas było prawdopodobieństwo właśnie upadku kamienia, który mógł nas uszkodzić bardziej lub mocniej, lub nawet mogliśmy stracić życie. W pewnym momencie faktycznie zaczęły spadać kamienie. Oberwaliśmy tymi kamieniami troszkę po kaskach, szczególnie Dawid. W tym momencie stwierdziliśmy, że po prostu właśnie się wycofujemy, ale chodziło głównie o to, tutaj o techniki jakby chodzenia w rakach, odpowiednie wbijanie, odpowiednie użycie czekana, to jakby było coś takiego, co powiedzmy wcześniej faktycznie musi być wyćwiczone i mieliśmy to wyćwiczone. Inna jeszcze sprawa na aklimatyzacji w tym roku, podczas wchodzenia na Dom du Michel, trafiliśmy na okres, w którym jeszcze nie do końca były odkryte szczeliny lodowe i czasem przechodziliśmy przez mosty śnieżne, które już powoli się tworzyły i mniej więcej był zarys tych szczelin. Podczas próby przechodzenia przez szczeliny czuliśmy, że zaczynamy się coraz bardziej zapadać, szczególnie podczas drogi powrotnej, kiedy śnieg już był nieco bardziej, powiedzieć trochę jak taka ciastolina, nie był twardy i był na to trochę tak zwany kalapior. W tym momencie musieliśmy zwiększyć odległości między sobą. Jedna osoba, że tak powiem, musiała się zapierać, zrobić jakby troszkę takie sztuczne stanowisko z własnego ciała. Druga w tym momencie musiała się jak najbardziej rozłożyć ciężar i przeczołgać się jakby na drugą stronę mostu śnieżnego. Pierwsza osoba, która przeszła, w tym momencie musiała zrobić znowu to, co ta pierwsza, zaprzeć się, aby w przypadku odpadnięcia tej pierwszej osoby móc ją wyhamować i ta osoba, która była z tyłu, czyli w tym przypadku akurat ja, kończyłem przejście i przeczołgiwałem się na drugą stronę mostu śnieżnego. Tu w sumie chciałbym może przejść do dziewczyn, bo często człowiek się zastanawia, co mógłby zrobić i wy jakoś tak właśnie jako grupa osób tak gdzieś się spotkaliście w tym duszpasterstwie i stwierdziliście, że chcecie działać razem. No i w sumie się zastanawiam, gdzie szukać właśnie takiej inspiracji albo jak to swoją chęć przekuć w działanie. Ja myślę, że największą inspiracją zawsze jest drugi człowiek, że tak naprawdę myślę, że w każdym z nas było troszkę takie pragnienie pomocy, tylko właśnie brakowało takiego konkretu. I przez to, że się spotkaliśmy, to nam dało taką motywację i też pojawił się ten cel, nie? I że tutaj każdy z nas się zgodził na tą propozycję, w sumie z radością. Ja na przykład zawsze chciałam prowadzić kiedyś w przyszłości swoją fundację, więc może to jest jakiś pierwszy krok ku spełnieniu tego marzenia. W sumie to jakby każdy z nas daje tu jakąś cząstkę siebie, to co najlepiej potrafi, tak mi się wydaje, nie? Bo właśnie Dawid, Kamil, to oni się wspinają, a my to jesteśmy takie dziewczyny od ogarniania właśnie tych mediów, czyli tam Facebooka, Instagrama. No i właśnie to też robicie, jak chłopaki się wspinają, relacjonujecie ich wysiłki. Tak, to też jest troszeczkę pracy też w to trzeba włożyć i ważne jest, żeby były takie osoby, nie? Że które też się zajmą tą stroną medialną, można powiedzieć, które właśnie też tak są takim wsparciem dla tej zbiórki. Chciałem powiedzieć od razu, że dziewczyny robią naprawdę solidną robotę, ponieważ powiedzmy szczerze, jest prawie niemożliwe wspinać się i, że tak powiem, stawiać tak dobre opisy. Gdybyśmy to robili sami, to by było praktycznie albo z wielkim opóźnieniem, albo w ogóle byśmy tego nie wstawili. Ponieważ często na tych szczytach nie ma zasięgu lub wracaliśmy już tak zmęczeni, że po prostu jedyne, co mogliśmy zrobić, to w zasadzie tylko się przebrać i spać. Ewentualnie jakaś kolacja, dalsze relacjonowanie czasem było dość ciężkie. I Przesłaliśmy dziewczynom zdjęcia, filmy z wyprzedzeniem. One to obrabiały i perfekcyjnie promowały. Bez dziewczyn na pewno byśmy sobie nie poradzili z taką ilością rzeczy, które stawały nam na drodze. A co się dzieje po tym zdobyciu szczytu? Chodzi mi o to, czy cały czas prowadzicie zbiórkę na dzieci z chorobami nowotworowymi, czy planujecie nową wyprawę teraz tylko? Do końca roku właśnie prowadzimy obecną zbiórkę i jakby nasza zbiórka to jest jakby przede wszystkim to jest ten zdobycie celu, jakby szczytu, ale również mamy różne takie akcje o mniejszym charakterze. Na przykład mieliśmy kawę z błogosławioną siostrą Sancją i była kawa za piątaka. Później była akcja Szlachetny Rogal Challenge, która również będzie w tym roku, już zapraszamy. Jak wiadomo, Poznań słynie z rogali, także później możemy o tym opowiedzieć jeszcze, to 11 listopada. Również 2 tygodnie temu braliśmy udział w festynie Laudato Si przy parafii Świętego Rocha. Mieliśmy tam stoisko. No i w tym roku ruszyły prelekcje, na które również zapraszamy i właśnie najwięcej informacji będzie na naszym fanpage'u, także zapraszam do śledzenia. Jakie to są prelekcje? Do czego dotyczą? Prelekcje promujące zbiórkę. Na tych prelekcjach opowiadamy właśnie o szczytach, które zdobyliśmy i liczymy na to po prostu, że ludzie jakoś się tam interesują właśnie tym sportem, czy też tymi górami. Na tych prelekcjach przedstawimy, jak wyglądało wejście na szczyt, typowo właśnie od tej strony technicznej i tak powiem, może bardziej, jakby to powiedzieć, obrazowej. Będą zdjęcia, filmy i będziemy opowiadać, a w międzyczasie po prostu będziemy wspominać o tym, że to wszystko jest dla dzieci potrzebujących, dzieci z chorobami nowotworowymi. Bo chcielibyśmy też, żeby to tak dobrze to wybrzmiało, że my tutaj nie jesteśmy bohaterami w tej historii, tylko bohaterami są dzieci z chorobami nowotworowymi i one w tej naszej historii, w tym naszym planie tutaj są najważniejsze i chcemy tak naprawdę zebrać jak największą liczbę środków, żeby ułatwić niektórym życie, a czasem je nawet uratować. A prowadzicie jakieś takie spotkania z tymi dziećmi? Wychodzicie do nich, do szpitala? Właśnie bardzo byśmy chcieli, ale jest troszkę problem ze względu na pandemię, ale to może dziewczyny wytłumaczą. Tak, właśnie ze względu na pandemię, no bo mimo, że tutaj każdy już z nas jest zaszczepiony, no to cały czas ten wstęp osób trzecich jest zabroniony, nawet rodzina najbliższa często ma ten problem, bo wiadomo, że dzieci z chorobami nowotworowymi mają słabszą odporność i nawet zwykły wirus mógłby je po prostu być dla nich zagrożeniem życia. Tu chciałbym jeszcze w takim razie, no bo rzeczywiście jakby no wiadomo, że epidemia zmienia każdy aspekt naszego życia i też utrudnia dużo rzeczy, właśnie też taki kontakt z tymi osobami, którym pomagacie. No ale tu dużo mówimy o tej zbiórce, ale w sumie cały czas nie wiadomo, gdzie można znaleźć informacje o tej zbiórce, gdzie można pomóc. Wszystkie informacje znajdują się na naszym fanpage'u Szlachetny Szczyt. No właśnie tam najwięcej mamy też Instagrama, kanał na YouTubie i tam zapraszamy wszystkich do śledzenia. Naprawdę tam jest bardzo dużo informacji, co jakiś czas właśnie jakie akcje organizujemy. Oraz na profilu na Się Pomagam mamy założoną zbiórkę pieniędzy. Wystarczy wejść na Się Pomaga Szlachetny Szczyt. Już też dość troszkę długo działamy i Google troszkę samo nas promuje, także czasami jak ktoś nie pamięta, wystarczy wpisać Szlachetny Szczyt na Google i ta pierwszy link to jest link do zbiórki właśnie, gdzie was serdecznie wszystkich Państwa zapraszamy i liczymy na wasze otwarte serca. Tu Justyna, chciałaś mówić o tej akcji związanej z rogalami. Możesz coś więcej? Tak, dokładnie. Bo rok temu mieliśmy właśnie akcję Szlachetny Rogal Challenge i w tym roku będzie też druga edycja, ponieważ właśnie miasto Poznań słynie z rogali świętomarcińskich, no to rok temu udało nam się spotkać i razem robiliśmy kilka godzin. Przyznajemy, że kilka godzin rogale. I ogólnie akcja polega na tym, że należy upiec, ale no jeżeli ktoś po prostu nie ma czasu, bo wszyscy teraz żyją w pośpiechu, no to wystarczy kupić rogala, później zrobić z nim zdjęcie lub nagrać krótki filmik, następnie nominować do wyzwania 3 osoby lub więcej, opublikować na fanpage'u lub Instagramie zdjęcie z hashtagiem Szlachetny Rogal Challenge, no i co najważniejsze, to wpłacić do naszej skarbonki. To już za chwilę. Tak, także już informujemy o tej akcji. Chcielibyśmy też wspomnieć o marzeniach, które przekazały nam dzieci z chorobami nowotworowymi ze szpitala. Wzięliśmy je ze sobą na naszą wyprawę do Gruzji i z tego miejsca chcielibyśmy powiedzieć, że te wszystkie marzenia udało się spełnić dzięki ludziom dobrej woli i o dobrych sercach. Wszystkie te dzieci spełniły swoje marzenia, a one były naprawdę różne. Poprzez jakiś sprzęt elektroniczny, ale też wizyta w zoo i nakarmienie na przykład pandy rudej w naszym zoo tutaj poznańskim. Także z tego też się bardzo cieszymy. Będziemy powoli kończyć naszą rozmowę. Rozmowę, podczas której opowiadam o różnych marzeniach, o realizacji różnych marzeń, tutaj właśnie o tych wnoszonych na górę i też o waszych marzeniach zdobywania szczytów. No i właśnie chciałem się was zapytać, bo na razie 2 edycje za wami, ale świat się nie skończy najprawdopodobniej do następnych wakacji. Czy macie już pomysł na kolejną edycję? Mamy już pewne plany w głowach, jednak one jeszcze wymagają na pewno oszlifowania, ale jesteśmy pewni, że wystartujemy w przyszłym roku z 3. edycją i bardzo byśmy chcieli pomóc wielu osobom dzięki tej naszej 3. edycji, a na ten moment bardzo byśmy chcieli zaprosić do wsparcia tej naszej 2. edycji i wsparcia dzieci z chorobami nowotworowymi. Tak sobie ostatnio o tym myślałem, że myślimy, że powinniśmy pomagać nie dlatego, że są trudne czasy, ale przede wszystkim dlatego, że są trudne czasy i zachęcamy was do wsparcia naszej akcji i do spełniania waszych wszystkich marzeń. Życzymy wam, żebyście mieli odwagę marzyć i spełniać te marzenia. To może jeszcze mówiąc o przyszłych szczytach, że tak powiem, i tych już zdobytych. Każdy szczyt, że tak powiem, był realizowany oczywiście z naszej kieszeni. Cała pula, wszystkie płacone pieniądze są całkowicie zawsze przeznaczane na pomoc właśnie tym potrzebującym dzieciom. I powiedzmy szczerze, że jednak często te szczyty nie są tanie i chyba coś, co nas najbardziej ogranicza, to jest chyba właśnie są te finanse, także wszystko to, jaki szczyt będzie następny, wszystko zależy, że tak powiem, od tego naszego budżetu, a plany, że tak powiem, są dość ambitne, bym powiedział, najwyższe nawet. Najwyższe. Także wszystko przed nami. Szlachetne. To może na zakończenie chciałbym również podziękować Duszpasterstwu Młodzieży Jordan, która również tutaj też nas dość mocno promuje i która też nas, że tak powiem, troszkę, że tak powiem, zwiększa nasze zasięgi odbioru. Dziękujemy. A wszystkie informacje można znaleźć, tak jak już wcześniej powiedzieliście, na waszej stronie na Facebooku, Szlachetny Szczyt. No i też jak mówiliście, warto się włączyć w akcję Szlachetny Rogal Challenge, to już niedługo 11 listopada. W okolicy 11 listopada, mówmy się, że wszystko jest jakoś tam płynne. Dziękuję wam za rozmowę, za to właśnie poruszanie się po szczytach, za to realizowanie marzeń, za pomoc innym ludziom. Dzisiaj tutaj w studiu byli Justyna Szudrowicz, Natalia Wawrowska, Kamil Augustyniak i Dawid Zwoliński. Dzięki wam. Dziękujemy. A my słyszymy się już w kolejnej audycji Między Nami Mówiąc. Przypominam, że premierowe odcinki w każdą środę o godzinie 20, a tych starych audycji można odsłuchać w internecie, na YouTubie i na Spotify. My żegnamy się muzycznie i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. can't hide beneath my sheets. I've read the words before, so now I know. Time has come again for me, and I'm feeling the same way all over again. Feeling the same way all over again. Singing the same lines all over again. No matter how much I pretend. Another day that I can't find my head. My feet don't look like they're my own. I try and find the floor below to stand. I hope I reach it once again. And I'm feeling the same way all over again. Feeling the same way all over again. Singing the same lines all over again. No matter how much I pretend. Oh. Oh. So many times I wonder where I've gone and how I found my way back in. I look around a while for something lost. Maybe I'll find it in the end. And I'm feeling the same way all over again. Feeling the same way all over again. Singing the same lines all over again. No matter how much I pretend. I'm feeling the same way all over again. The same way all over again. Singing the same lines all over again. No matter how much I pretend. No matter how much I pretend. Między nami mówiąc.